Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek SimRail. Jesteśmy w Sosnowcu Południowym, tu się dzisiaj bawimy znowu. No i zobaczmy, bo coś tam mi dzwoni. O, coś tu mamy. Dobra, coś nadciąga chyba. Albo będzie nadciągać. Dobra, tak czy inaczej, słuchajcie, mamy tak, dwa kierunki, Sosnowiec Główny, L62 i L660, tutaj w drugą stronę Sosnowiec Dańdówka. Zobaczmy, kto tu jest człowiekiem. Na Dańdówce sztuczna inteligencja, w Sosnowcu Głównym siedzi człowiek. Ale mnie kuźwa te ślabany drażnią. To jest... Zamknij to, pyk. Ale ten jest zamknięty, czemu on dzwoni? Bo to chyba ten dzwoni, czekajcie, gdzie tu jest kuźwa, bo to magazyn, gdzie tu jest wyjście? Tu jest wyjście. Zobaczmy. Te, synu! Co ty tam mi tak dzwonisz? Aha, dzwoni, bo jest zamknięty jest, tak? To dlatego dzwoni. No to nie, to trzeba w drugą stronę, to trzeba go otworzyć. Bo tu świra idzie dostać. Za blisko te dzwonki. Skutereczek, proszę bardzo, bo to... Żeby taniej było dojeżdżać do roboty. Czekajcie, otworzymy te szlabany. Otwórz, pyk. I ty też, pyk. A, to wyślij jeszcze. Pyk i hop. Dobra, już przestał dzwonić. Dobrze, kogo my tutaj mamy? Zobaczmy. Boty jeżdżą. Dwa towarowe widzę. 42, 40, 20. Zobaczmy, co my tutaj powinniśmy mieć. Mamy 3.49. Ale to jak... To rano najwyraźniej. To jasno strasznie jest. I teraz tak, 3.49 powinniśmy mieć tutaj 24.153. I on ma przelot. Więc dobrze. Sosnowiec Główny, linią 660. Dobra, niech i tak będzie. I teraz tak, 3.57 powinniśmy mieć 24.105. I on też ma przelot, tak? Dwa składy z kierunku Sosnowiec Dańdówka w kierunku Sosnowca Głównego. A to bardzo ciekawe, bo oba składy są relacji Kielce-Gliwice. No to ciekawe, nie? No dobra. Zobaczmy. Coś się tu dzieje. Nic się na razie nie dzieje. Chociaż nie. Coś się dzieje. Coś tu ciśnie. Tylko jeszcze mi się tutaj nie wyświetla nic, żeby jechało. A i... Słuchajcie, nie ma komunikatu o tym, że pociąg jakiś będzie nadjeżdżał. No dobrze, możemy poczekać. Ten jeden to w ogóle już jest opóźniony. Ten 24153. No bo on to powinien... O, jest, słuchajcie. 24153, on 660 ma cisnąć. No to w takim razie niech on sobie pojedzie, słuchajcie, tutaj. Wyślij. Tu już zmienimy w ten sposób. No, wyślij, kuźwa. I teraz tak. 24153 do Sosnowca Głównego. To się zapytajmy. Tego oto jegomościa. Czy dla pociągu 24153 po torze drugim będzie wolny przejazd. I zaraz zobaczymy, czy dostaniemy zgodę, czy nie dostaniemy zgody. O ile kolega się tam ogarnie, nie? Kto w ogóle na tym Sosnowcu Głównym siedzi? Zobaczmy. Sosnowiec Główny... Lukas 8.2. No, to jeżeli to jest Lukas, twój rocznik, to jesteśmy rówieśnikami.
24153. Synku, ale co ty mi tu pierdzielisz, kuźwa, za smutki? O, naprawili, słuchajcie, czat. Już nie wyrzuca przy literce Y tutaj na ten główny czat, albo i wyrzuca. No dobra, no nic, tak czy inaczej normalnie napisałem. No dobrze. To teraz tak, musimy sobie ustawić kierunek. Pyk. Kolega musi tam PZK wcisnąć. O, i kolega wcisnął elegancko i teraz my możemy tutaj przebieg początkowy, proszę uprzejmie. I nam tutaj wjeżdża 24153, drodzy Państwo. No, tylko żeby to jeszcze się tu chciało przestawić. A, szlabany, zamknij. Zamknij, zamknij. Dobra, i teraz. Pyk i ciach. I się ustawisz już teraz? Tak, i się ustawił, elegancko. Także 24153 za chwilę tutaj przejedzie tędy, tym torem oczywiście. Więc będziemy mogli sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądało. O, to ja mam pomysł. A, słuchajcie, chodźmy, wyjdźmy stąd. I mu miniaturę strzelimy, taki ładny. Chociaż to bot jest, to tam nie wiem, czy warto. Miniaturenki takie, no, chociaż dobra tam. Czemu nie? To się ładnie przygotujemy, tutaj już sobie obraz wykadrujemy, tak żeby było. Gdzieś tu z ciapongiem. O, jest tutaj już. Pyk, 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 pyk. Wszystkie te pomoce do ukrycia, bo to na miniaturkach nie jest potrzebne. Resztę w fotosyfie usunę i będzie gitara. No ale chodź szybciej, bo mi sosnowiec zaraz pewnie coś naciapcia. Któryś sosnowiec, albo dańdówka, albo główny. Dobra, nadciąga. Widać go tam. Ale to bot to raczej nas nie pozdrowi. Także nie czujmy się tu zbyt pewnie. Okej. Okay. Widzę, że to skład PKP Intercity EP07 ciągnie. Dobra, uwaga, bo mamy tylko jedną szansę, drodzy Państwo. Bo jak on śmignie, to będzie po ptokach. Dobra, i jadzie tutaj. Proszę bardzo. Cześć! Fajnie, że przybyłeś na moją zacną stację. Dobra, co wyszło, to wyszło. Można pomocę łączyć i teraz szybko grzejemy, słuchaj, ta do tej, do nastawni, bo trzeba ten sosnowiec, kuźwa, poinformować o tym. Tylko właśnie wejście najpierw trzeba trafić, nie? Najgorzej, jak się kuźle do roboty przychodzi. A, nieważne. 24153. Sosnowiec główny. Pociąg odjechał. 24153. Proszę uprzejmie. I poszedł. No dobra, to teraz mamy tak. Kolejny skład, na który czekamy, to 357 miał być ten drugi właśnie, też z kierunku Sosnowiec-Dańdówka w kierunku Sosnowca Głównego linią 660. I to jest 24105. A że o nim tam nic nie wiadomo... No to wiecie. Dobra, ten niech sobie przejedzie na spokojnie. I przejechał. To teraz kolega musi potwierdzić przejazd tego pociągu, żeby to się zrobiło szare, takie jak tutaj. I byłaby gitara, tylko nie wiem, czy kolega wie, że trzeba to zrobić. No mam nadzieję, że tak. A tutaj za to odpowiada KO. Tak, potwierdzenie przyjazdu pociągu.
No, to tam kolega z Sosnowca, myślę, że ogarnie Lukasek. No dobrze, teraz tak, no zobaczymy, co z tym kolejnym ciapongiem. 24-153 pojechał, 24-105, nie ma go tutaj w ogóle na tej... O, czekajcie. Zaraz zobaczymy, bo może jest. O, jest już, dobra. Już jest, tylko czekamy. 4605, Szymek. Szymeczku, jak ty tutaj jadziesz? 4605. Kto ty to jesteś? 40... A ja ciebie nie widzę. Zobaczmy. 4605, co to za ciapąk? Nie mam go w rozkładzie. To ja się nie pomyliłem, kuźwa? No nie. No to nic, to czekamy. Czekamy, bo to nie wiadomo, co z tego wyniknie. To jakiś może pociąg widmo jest, ale że Szymek kieruje. A, Szymek na chwilę wlazł i wylazł, nie? Przejął bota i zrezygnował. Chyba, że to było na tej zasadzie, że on tam dalej siedzi, tylko bot steruje, nie? Bo ja też tak często, gęsto robię, że jak coś sprawdzam, czy idę na fajka, to zarzucam bota i wychodzę, nie? I sobie zapalę, a ciapunk jedzie dalej. Tylko, że wtedy, moi drodzy, nie dostajemy punktów doświadczenia, nie? Więc to takie jest... Z jednej strony dobrze, bo można sobie spokojnie wyjść zapalić, ale i tam nie martwić się, że coś się stanie. A z drugiej strony, no nie generujemy tych punktów doświadczenia, ale co tam komu potrzebne, tak? No to tutaj jakby poziom tego, znaczy ten level, no to jakoś tak nie zauważyłem, żeby miał jakiekolwiek znaczenie oprócz aspektu wizualnego, że się ma coraz większą liczbę. To takie kuźwa. No dobra. Nie będziemy dywagować na ten temat. 42906 tutaj jakiś jest. 42906. Jeszcze go nie widać. Tutaj 42908 jakiś jest. Cały czas, drodzy Państwo, czekamy na tego 24-105, a tu... A, 42906, on ma postój handlowy. Dobra, i to ze strony Sosnowca Głównego on ma postój przy peronie pierwszym, tor drugi. I o godzinie 3.59 powinien od nas odjechać. To jest pociąg relacji Katowice-Busko-Zdrój i już jest opóźniony. Więc tam nie wiem, co się dzieje, ale Sosnowiec Główny nie daje znać, nie? Więc oczywiście jest to, proszę Państwa, norma w PKP, więc nie ma się tutaj co spinać. Wszelkie takie opóźnienia to jest chleb powszedni. Także, tak jak powiedziałem, nie czujmy się tu zapewnie. Tu wszystko może się wydarzyć. No ale dobra, tylko że dziwi mnie, że się boty spóźniają, nie? Chociaż boty to tam zazwyczaj to nie są skłonne do tego, żeby coś tam nagiąć przepisów. Co to kurna to się takie zrobiło, ten obraz? Myślałem przez chwilę, że piorun trzepnął, ale to chyba słońce nagle zaczęło wyżej wschodzić. No, wracając jakby do tematu, no to boty nie są skłonne do tego, żeby przekraczać prędkość, co by nadrobić, powiedzmy, na trasie. Człowiek to tam sobie zawsze dociśnie te 3-4 kilometry więcej, więc z perspektywy jakby czasu trasy to coś tam idzie nadrobić. Nastawiony przebieg semafora wysłałby pociąg 42906 w złym kierunku. Rozwiązywanie przebiegu. Tym, że to nie ja, bo ja mam rączki tutaj, kuźwa, to co, o co to chodzi? Halo, halo, Mietku. O, dobra, tu kolega się pyta, ale kolego, ty się najpierw, kuźwa, pytaj, a nie mi wysyłasz. Bo ja nie widzę, synu. Zadzwonimy na ten Sosnowiec. Czekajcie. Lukas. Zadzwońmy.
No i panie odbiera, kuźwa. No i widzicie, no. Takie rzeczy. Może on nie wie, że trzeba odebrać. To mu napiszemy. Weźmy to. Aha, kuźwa, tak to się nie da. Czekajcie, jakąś wiadomość po prostu, bla, 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 bla. Użyj okienka czatu. Aha, użyj okienka czatu się nie da, tak? Kurde. Aha, bo tu jest okienko czatu. Dobra, czekaj. No. No dobrze, coś mi tutaj już ciśnie, słuchajcie, po tym torze. Już tam postawimy go, kurde, do pionu, nie? Już tam... Będzie się działo. Natomiast jeszcze raz sobie... Tylko dlaczego on go 600... Aha, to jest 42906, zobaczcie. 42906... Powinien jechać linią 62, nie? Dobrze. Peron pierwszy, tor drugi. Peron pierwszy, tor drugi. To wrzućmy go tutaj. No ma chłopak szczęście, kuźwa, że ja akurat tutaj mogę go wpuścić, nie? 42906 i ten 42906 on, tak, on jest opóźniony. Więc od razu do Dańdówki wysyłamy zapytanie. A, przede wszystkim, właśnie, kuźwa, do kolegi mówię, a sam nie potwierdziłem tego przejazdu. No. Dobra, i teraz zapytamy się. Zostawię znajdówka. Czy droga dla pociągu 24-105 po torze pierwszym jest wolna? Nie. Nie można przyjąć 24-105 po torze pierwszym. Powód. Ze względu na brak... No niech będzie to. Dobra, a teraz my wysyłamy zapytanie... Czy droga dla pociągu 42906 po torze pierwszym jest wolna? On jest opóźniony, więc ja chcę go puścić stąd jako pierwszego. Nie można przyjechać... O ty mendo! A, z wyższym priorytetem. A może dla mnie wyższy priorytet ma ten pociąg, kuźwa, co? Ty ciapciaku, ty. 24105, to gdzie on powinien stanąć? 24... O, bo ten też jest opóźniony. No dobra. No to nie ma wyjścia, co? Dobra, zaznaczmy tutaj, że ten pociąg przejechał. No to dawaj tego 24-105. No to wiecie co, to zrobimy tak. Możemy go w takim razie dla pociągu 24-105 po to, że pierwszym droga jest wolna. Dawaj, wysyłaj go tutaj. Powtarzam, dla pociągu 24-105, po torze pierwszym. Droga jest wolna o 4.07. No to dawaj mi tutaj, szybciutko ci to ogarnę i... No bo ja potrzebuję wypuścić ten 42906, no. No i pajaki, kuźwa, no. No i nie zgłasza tutaj zmiany kierunku. S-
Sosnowiec Dańdówka. Ciekawy jestem, jak to wygląda, jeżeli chodzi, słuchajcie, o rozkład tutaj torowisk. Czy oni tam nie mają miejsca, żeby po prostu przyjąć ten pociąg od nas, czy jak to wygląda, nie? Bo to może tak być, że po prostu oni tam miejsca nie mają. Ale to by trzeba było się przebiec i zobaczyć. Ja nie zamierzam. Może ktoś z Państwa. No ale patrzcie, no dostał komunikat, powtórzył ten komunikat, kuźwa, i nic tu się nie dzieje. No nic, no zapytajmy może jeszcze raz, bo przecież... Czy dla pociągu 42906 po torze pierwszym droga jest wolna? No. Decyduj się, synu, bo przecież kuźwa nie ma czasu. No już... Nie udawaj, że jesteś taki zajęty jako sztuczna inteligencja. Co za matołek. Ja widzę, że sztuczna inteligencja w Dańdówce też pochlała, kuźwa, i na kasu do roboty przyszli. No. Ale że boty chlają? To się tego nie spodziewałem. Dobra, panie, nie chlej tam pan, kuźwa, zostaw tę flaszkę i weź pan, kuźwa, odpowiedz, no i albo puść pociąg, bo ja ani stąd wyjść nie mogę, ani nic. Co to ma znaczyć? Ja się grzecznie zapytuję. Pięknie, 4:10, kuźwa, tak, jeden pociąg stoi, drugi pociąg stoi w Dańdówce, bo ten go, kuźwa, nie puści. No i cisza. No to nie wiem, to otwórzmy te szlabany chociaż, no, żeby coś robić. Co tam będę tych wirtualnych pieszych trzymał, bo to... Nie, tutaj to, sorry, tutaj to jest ruch samochodowy. Ale też na niby, bo nie przejeżdżają przez te przejazdy. No właśnie, i teraz pytanie, drodzy państwo, czy to kiedyś się zmieni? Czy rzeczywiście będzie tak, że przy zamkniętych szlabanach te samochody będą, powiedzmy, podjeżdżać, piesi będą stać i czekać, a później w momencie, kiedy podniesiemy te zapory, to czy ten ruch będzie właśnie odbywał się po ulicy, czy to ruch kołowy, czy to ruch pieszy? Bo to by był też taki fajny smaczek, nie? Coś by trzeba było tutaj jednak robić, tak? No, są przecież przejazdy na trasie, bardzo często tutaj jeździmy, gdzie widać, że te samochody przejeżdżają przez te przejazdy. To czemu nie można byłoby zaimplementować tego tutaj, nie? Dobra, ten się w końcu zdecydował. W związku z tym ustawimy mu kierunek jazdy, no i niech wysyła ten ciapąg, bo przecież ileż można. Tylko żeby mi teraz Sosnowiec główny czegoś nie odfrędzolił, bo to przecież już się zdenerwuje za chwilę. No i będziemy monitorować, co tutaj się dzieje. I który to tak naprawdę ciapąg przyjedzie? I jak przyjedzie, to podejmiemy decyzję, którą trasą go wysyłamy, tak? No bo to zależy od tego, jaki to numerek będzie. No ale tu pewnie będzie ten 24105, tak? No to on 660, z tego co pamiętam. 24105, tak. I on nie ma tutaj postoju handlowego, on się przy peronie nie zatrzymuje. W związku z tym... Trzeba będzie Sosnowiec główny pytać o drogę. Czy jest wolna, nie? No i dzisiaj to takie kontrolowanko eleganckie. Na Sosnowcu Południowym. Tutaj jeszcze nie widać. Ten to już ma, kuźwa, takie opóźnienie. Dobrze, że to nie jest gracz. Tylko bot. Bo gracz to już by się wkurzył. O, dobra, coś widzimy. 24-105. Elegancko, czyli my 660 puszczamy.
A co ty mi tutaj od Janie Pawlasz? Pyk i ciach, tak chciałem. Dobra, i pytamy w takim razie Sosnowiec. Czekajcie, to jest tor drugi, tak? Tak. Pytamy Sosnowiec, czy dla pociągu 2405 po torze drugim droga jest wolna? My tu już szlaban możemy zamknąć. A ten niech sobie tutaj wjedzie, słuchajcie. To odhaczymy przejazd tego pociągu. I jak kolega Sosnowca Głównego da nam znać, czy tak, czy nie, no to go będziemy puszczać dalej, a w międzyczasie do Dańdówki może tego dla pociągu 2405 po to, że drugim droga jest wolna, elegancko. No to już, zmiana kierunku. Tutaj przyjąłem. Dobra, kolega tam PZK musi jeszcze wcisnąć. No tutaj niestety, ale w każdym z kierunków musimy pytać się o to właśnie, czy ta droga jest wolna, no bo jednym torem poruszają się w obydwu kierunkach te pociągi, więc no, trzeba ze sobą kooperować. Kolega, widzę, że ma problem z PZK, a pociąg mi już tu wjeżdża, nie? No nic, no. Najwyżej chwilę postoi pod semaforem. O, już, dobra. Już jest, już kolega wcisnął. Dobrze, niech i tak będzie. To my teraz tutaj przedłużymy mu przebieg, pyk. Natomiast tu już można odhaczyć przejazd, potwierdzenie przyjazdu pociągu, ciach. O, zaraz... O właśnie, zrobi się takie. I dla 42906 do Dańdówki w końcu może. Czy droga dla pociągu 42906 po torze pierwszym jest wolna? Dla pociągu 42906, o świetnie, bardzo fajnie, dlatego my teraz zmieniamy sobie kieruneczek, ciach. Dańdówka niech to klepnie. Natomiast my już możemy tutaj... A, Sosnowiec Główny już zrezygnował. Pociąg odjechał i to będzie 24-105. A my w tym czasie wypuszczamy 42-906, który jest bardzo opóźniony. Ciach. Dobra, ten przyjął, ok. Dobra, i tutaj mamy już przebieg ogarnięty, elegancko. A tutaj pociąg sobie będzie cisnął. No i teraz możemy już zgłaszać do Dańdówki, iż pociąg 42906 odjechał. Drodzy Państwo, tu mamy składzik, jedzie sobie elegancko. Natomiast ja już się z Państwem żegnam. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subujecie tego kanału. No i oczywiście, jak zawsze, sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.